Cześć, witam was bardzo serdecznie, Maciek Makuła z tej strony. Mam nadzieję, że wszystko ruszyło w miarę dobrze. Czekam na wasze komentarze. Tak więc witam was w finałowym streamie z Diablo. Finałowym pod względem tego, że wreszcie sobie obejrzymy do końca to, jak wygląda tutaj fabuła, bo jest taka część drobna przedstawiona. No, natomiast być może jeszcze wrócimy w temacie takich zagadnień jak multiplayer i potyczki z graczami. Tak więc do rzeczy. Ostatnio dotarliśmy, zresztą mogę wam tutaj pokazać w menu Change Quest. Można zobaczyć wszystkie questy. Zrobiliśmy questy The Fallen Star, czyli dotarliśmy do Tristram i Legacy of Kain, które jak faktycznie mi osoby na streamie zwracały uwagę, nawiązuje do pewnej bardzo zacnej serii gier. Tym razem będzie to Shattered Crown, gdzie wyruszymy tłuc chyba króla Leorika, czy coś w tym guście, w każdym razie to zaraz sprawdzimy. Tymczasem skoro jesteśmy jeszcze w menu, zaraz zobaczmy, czy wszystko tam śmiga. Halo, halo. Ojej, to widzę, że na czacie jeszcze nie mam potwierdzenia, że to gra. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Dobra. Najwyraźniej jest jakieś opóźnienie w transmisji. W każdym razie do rzeczy. W menu gry mamy tutaj taką ciekawą rzecz jak dom aukcyjny. To jest temat, który tylko napomknę. Być może wiele osób o tym nie wie. Natomiast tym razem Blizzard w tej części chcę uniezależnić całą grę od, no nazwijmy to po imieniu, Allegro i tym podobnych serwisów, gdzie sprzedawane były przedmioty za różne ceny. No i tutaj najwyraźniej tak, z takich ciekawostek, tu jest takie coś, że możemy sobie na przykład wyświetlać gdzieś, tu jest podane w każdym razie, o, jednostka, waluta właściwie. Mamy złoto i na razie to się nazywa Beta Bucks, a podejrzewam, że to będzie zależne być może od prawdziwej waluty. I tutaj też taki uwaga, sucharek.pl. Podobno właśnie to przekładanie bety, właściwie premiery pewnej wersji Diablo wiąże się w tym, że w Korei gra tam dostała na chwilę status gry losowej. To znaczy, że to jest coś związanego z hazardem i dlatego Blizzard musiał się tłumaczyć. Dobra, wszyscy mówią, żebym grał i to jest racja. Pierwsza zmiana, wracam do mojej ulubionej postaci, czyli wojowniczej fryzjerki, czyli pani barbarzyńcy, ponieważ jak ktoś słusznie zauważył, tam gra tą całą, tam tutaj gdzieś się wgrywało, ja tymczasem będę mówił. Gra panią, która była łowczynią demonów, była trochę drętwa i to faktycznie na początku tak wygląda, a brając barbarzynką, barbarzyńczynią, no wiadomo o co chodzi, jest totalną sieczkarnią od samego początku. Dobra, ktoś tam zwrócił uwagę na czacie, że ta fryzjerka jest mało atrakcyjna. Na szczęście będzie jej teraz też mało widać, więc mam nadzieję, że wszystko jakoś tam zniesiecie. Tutaj mamy na przykład handlarza. Ja mu już wszystko sprzedałem. O dziwo, zniknął na razie gość, który wytwarzał nam przedmioty, bo to miała być jedna z cech Diablo 3. No i cóż, ktoś się pyta, jak merytoryka gry? Nie wiem jeszcze, o co chodzi w tym pytaniu. W każdym razie śmiało zadawajcie, czat działa, jest tam straszna rzeźnia, ale mam nadzieję, że najciekawsze pytania uda nam się przemycić. Dobra, gadamy teraz tutaj z Kowalem Hedrigiem, mam nadzieję, że tak to się wymawia. Chyba to jest ten gość, co powiedziałem, że go nie ma, czyli który potrafi nam wytwarzać przedmioty. Blacksmith, Deckard Cain said you could help me find the crown of Leoric. Not now, it's my wife. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down, but how can I kill my own wife? It is regrettable, but it must be done. I will help you. Thank you. No to tutaj będzie takie, nie wiem, zagadnienie z gatunku. Rozwiązujemy problemy rodzinne, mamy patologicznego kowala, który zamknął żonę w piwnicy. No i musimy jakoś rozwiązać ten problem. Gada jak Niemka. Tak, to jest oczywiście jakaś krewna Arnolda Schwarzeneggera, który też gadał jak Niemka. No i jesteśmy w piwnicy Kowala, no i co zrobiłeś z tą żoną? Tu sobie oszczędzimy do wcipu o zamykaniu rodziny w piwnicy w każdym razie. Jest, są stare drzwi, z tego co rozumiem. Jest i rodzina. No. No i nie muszę chyba tłumaczyć, jak się gra tą postacią. To jest po prostu siekanina, ale to jest tak piękna siekanina. Zwróćcie uwagę, no tak jak mówię, jakby to była audycja radiowa. Mam nadzieję, że to nie tnie aż tak bardzo dla niektórych, że to jest audycja radiowa. W każdym razie trup tu się ściele tak ładnie. Boże, gęsto to oczywiste. Ale on się układa, rozkłada, lata teraz pod niebiosa. O, ten gdzieś tam poleciał na prawie, że parter. Tego też wyślemy takim specjalnym ciosem. O, uwaga i... Forgive me. A tu jest żona, o której mówiliśmy. Hedrick! Help me!
Okej, tam było pytanie, żebyś ćwiczyć grę, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. No i tu jest żona, z którą pogadamy jak kobieta z kobietą, przy pomocy tłuszczów do mięsa. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o panią Kowalową. Przy okazji dostałem tutaj nowy punkt doświadczenia, nowy poziom, więc sobie zaraz ogarniemy. No i spytamy się, jak się czuje nasz już teraz wolny kolega Kowal. I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Hedrig Amon. Hedrig, I need your aid. I must find Leoric's crown. I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Dobra, padły dwa ciekawe pytania. Pierwsze jest tak, jaki jest maksymalny level w becie? I ja to już wiem, mianowicie to jest poziom 13. Tak sobie Blizzard z nami gra nieszczęśliwie. O, tutaj mamy jakiś nowy bajer. Doszły runy, dobrze mówię. Ojej, i to jest temat, którego totalnie nie kojarzę, ale to będzie coś fajnego. Mamy tymczasem tak, nową umiejętność sieczkania. Który potrafi nam atakować kilku przeciwników naraz. O, bardzo fajnie. No i runy będą przy następnej okazji, mam nadzieję, że do tego wrócimy. Chociaż tutaj jest jakiś run, o, on daje nam tę umiejętność. No, to będę patrzył na czat, który ktoś może wytłumaczyć dokładnie, bo to jest coś wprowadzonego niedawno. Nie było tego w poprzedniej wersji bety, w którą grałem. No dobra, ale jak widzicie, o, jeszcze jakaś kosa tu jest. Bardzo podoba mi się tutaj przedstawianie questów, to jest takie bardziej bliskie naturze RPGowej. Że to nie jest po prostu takie typowe MMO, że klikamy po gościach ze strzałką na głowie i siekamy, tylko tutaj siekamy, ale postacie starają się tutaj symulować dialogi i tym podobne rzeczy. Okej, co tam się dzieje tymczasem? Czy długo się wbija na level? Nie, jak widzicie nie, ale mam nadzieję, że dojdziemy do końca i powiemy o kilku innych ważnych rzeczach, bo to jest najłatwiejszy poziom. Okej, otwieramy północno-zachodnią. Północno-zachodnią bramę. O! No i udajemy się w kierunku miejsca, gdzie jest korona Leorica, bodajże, którą musimy tutaj znaleźć. Okej, jakieś zmiany w interfejsie? Wydłużenie paska na umiejętności. Pasek na umiejętności to jest to wszystko, co tu widzicie. O, to jest ten. Uwaga, ktoś ci bulwersuje, że w tej grze jest krew. Jest i to jest bardzo fajne. Czy to jest easy? To jest normal z tego co rozumiem i to Blizzard od razu mówił, że dla nich gra zaczyna się na Nightmare, a piekło, czyli na koszmarze, są poziomy trudności, a piekło to jest chyba już ten taki piekło, jaki znamy z poprzednich odsłon Diablo, czyli no tak, jedynki i dwójki. No i zaczyna się typowa sieczkarnia. Pytanie jest tak, ile będzie trwał live? Do 20 będziemy sobie rozmawiać. Czy jakieś unikaty znalazłem? Nie. I z kolejnych ciekawych rzeczy. Ukatrupisz fryzjerkę. Ktoś chciał zobaczyć, jak postać umiera i to jest dobry temat. I ja oczywiście nie umieram, bo jestem dobry, prawda? Natomiast zasymulujemy sobie śmierć. Ja nie powiem, kiedy to nastąpi, to po prostu nastąpi. No. Co tam jeszcze chce nasza... Tutaj ten gra nas uczy ciekawych rzeczy. Tu dostałem taką umiejętność ataku obszarowego poniekąd. Ona jest taka, no, przyda się w masie przeciwników. I tu kolejny detal, o właśnie. Którymś tam usprawnieniem bety, update'em nazwijmy to, patchem i tak dalej. Możemy sobie w trakcie gry zmieniać te umiejętności. Ja mimo wszystko na przykład zamiast tej podstawowej... No nie, to sobie zostawię, o. Więc możemy w każdej chwili zmienić i co się stanie? No nie, podstawowa umiejętność, przepraszam, podstawowe zmieniamy bez problemów. Natomiast te takie bardziej złożone, mamy drobny cooldown, czyli opóźnienie, o. I to nastąpi dopiero za chwilę. Okej. Jak możesz otworzyć ustawienia graficzne, no to jest wszystko na maksa tak naprawdę. Rozdzielczość 1280x720. Wiadomo, stream i potem YouTube pewnie troszeczkę zmieli. Natomiast, no to jest max. Tutaj Blizzard się tłumaczy, że tekstury będą w takiej jakości i tak dalej. Jakość gry czy Steamu? Nie, mówię gry, jakość gry. Stream też starałem się, żeby był w miarę dobry. Jest komentarz, który zabija wszystkie Torchlight lepszy. Co robi ta kulka po prawej? No możemy jeszcze sobie omówić takie oczywistości. Po lewej zdrowiu, po prawej furia. Ona się ładuje, im bardziej się pani denerwuje. To nie ma nic na przykład tutaj związanego z fazami księżyca. Ha, ha, ha. Ha? No, chociaż coś. I tutaj zbliżamy się do śmierci. O,
Ale najpierw tak, możemy oczywiście używać, wbrew temu co Blizzard zapowiadał, napoje lecznicze, tak one wyglądają. I ktoś prosił, sobie użył kosy, a pewno. Do jednej ręczki damy kosę, do drugiej mam coś ładnego, więc niech to zostanie na razie tutaj. Co tam dalej na czacie ważnego? Na razie nic. Tam ktoś zwraca uwagę, że w poprzednich grach była mana. Tak, ale to jest logiczniejsze, że, bo to zależy od postaci. Oczywiście mag będzie miał manę, natomiast jak widzieliście może w poprzednim materiałach, nie to zachęcam, by sprawdzić. Łuczniczka demonów miała nawet jedną kulkę podzieloną na dwie takie dwie grodzie, więc tam miała chyba jakąś energię gniewu i czegoś takiego. No i już nie będzie światła tutaj w każdym razie. I dobra, teraz szukamy cmentarza, żeby nie było, że my tak chodzimy i siekamy. Wbrew pozorom tu jest fabuła i bardzo, bardzo złożona. O, tutaj na przykład to takie detale, ale to jest właśnie to, co sprawiło, że bardzo spodobała mi się gra wojowniczą fryzjerką. Mianowicie możemy na przykład odcinać głowy. Kiedyś moja taka znajoma fryzjerka ucięła znajomemu ucho, nie ucięła, tylko drasnęła go i był też skandal. No i tutaj widać zasady. Ładujemy, ładuje się ekran furii. I proszę, gniew od razu widać w tej grze. Siekanina jest strasznie fajna. Zatkam się na chwilę, posłuchajcie tego ładnego, tych ładnej muzyki. Jak jeśli ktoś nie zna tematu Diablo, te biedne takie wypadające serduszka, co to jest zdrowie, które nam odnawia się naraz. Ktoś tam zwraca uwagę, że mag nie ma many, czy to jest pułapka językowa, czy ja czegoś nie wiem. No nieważne. No i co, wracamy tutaj. To są ci sympatyczne grubasy. To sobie tak pożartujemy stereotypami, że jakieś amerykańskie zombie. Ha. No, chociaż coś. Z którego wychodzą takie oto frytki z McDonalda. I ta gra jest, nie wiem, no może, mam nadzieję, że jakoś się wam udziela ta radość, ale sieka naprawdę się cudownie. Ja tu sobie zmienię jedną umiejętność boczną, bo ona mi tak nie pasuje. To takie coś, które sprawia, że przeciwnicy zaczynają odnosić rany. Ja to sobie zamienię ten młot, jak to się ładnie nazywa tutaj. Młot starożytnych, o. Bo to ich bardzo ładnie podrzuca do góry. Tymczasem tak, to co mi się nie podoba, ale to tylko dlatego, że graliśmy pewnie już w tego Skyrima, to są okrzyki. Posłuchajcie jak to brzmi. No więc to brzmi tak sobie, prawda? To nie ma nic wspólnego z Fus Roda, który nawet jak tak sobie mówię, tutaj cichutko ładnie brzmi. I w ogóle ta pani się jakoś nie stara. Kiedyś słyszałem zresztą taka w wschodnich sztukach walki, filozofia Kiai, czyli takich okrzyków. No to wiadomo, że jak się człowiek wydrze, to dostaje kociokwiku i lepiej mu wychodzi, silniej coś zrobi i tak dalej. O, jak tu ładnie tymczasem. Będzie się szkarnia, ja sobie tutaj łyknę coś na orzeźwienie. Niby w tej filozofii okrzyków jakoś się nie uwzględnia kobiet, które mają tylko ładnie brzmieć i nie jakoś nie próbować być groźne. No ale to tak mówiąc, z tytułu ciekawostki, pierdołki, to nie ma nic wspólnego z prawdą, więc okrzyk. Not enough fury. Zaraz powiem, co ten okrzyk robi. Tylko uporamy się z nim. Widzicie, tutaj są odrobinę chyba spowolnieni. O, naładuje się furia. Jak teraz wpadnę w nich z moją nożyczkami, to brzydko wyszło, nie rozpadnie się do końca. O, zaczynają się te loty zombiaków. To jest takie ładne. Okej, tam ktoś pyta, czy jak wracam do lokacji, to się moby respią. Zauważyłem, że jeśli gram i... To właśnie dobry temat, by wyjaśnić temat śmierci. Tu gra co jakiś czas robi save pointy. Więc jeśli tylko nie zrestartujemy gry, to z tego co zauważyłem, zwierzątka zostają nadal zabite. Ja teraz zacząłem od nowa i one są niestety już powstawiane. O. Czy jest podświetlanie przy itemków? Podświetlanie można teraz się ustawia z poziomu menu. Ja to mogę jeszcze raz pokazać, a to tak. Nie ma co znowu robić tajemnicy i odsyłać ludziom z jakichś starszych materiałów, których być może i tak nikt nie obejrzy. Takie rzeczy jak sprawy interfejsu, przepraszam, obadamy sobie tutaj w menu gameplay. I tutaj jest display critical data, bla bla, wyświetlaj to, pokaż tutoriale. To też można wyłączyć. Jakieś tam związane z rzeczami. No mam nadzieję, że jest w każdym razie wyłączanie podświetlania czy coś takiego. No Blizzard powinien to zrobić tak, jak ludzie lubią. Okej.
A, ktoś tam pisze, że będą 4 poziomy trudności w Diablo 3, a nie jak ten nowy, to Inferno. Aha, przepraszam, dobra. Jak jest z rozwojem postaci? No właśnie, zaraz będziemy rozwijać moją postać. Ja to mówiłem w poprzednim ogólnie... streamie, nazwijmy już sobie ten w poprzednim strumieniu. Jak będzie kolejny poziom, tutaj widzicie pasek doświadczenia. Myślę, że zapełni się zanim dojdziemy do tego, do katedry. Czy co to będzie teraz? To coś jeszcze zahaczymy na pewno w tym streamie. Ile waży beta Diablo 3? Bardzo dobre pytanie, teraz nie wiem. To jest łatwo sprawdzić, to nie jest jakieś tajne dane. Jak ktoś tam pyta, nigdy nie grałem w Diablo, to jest single player. I tak, i nie. To znaczy, tutaj w każdej chwili ktoś się może do mnie dołączyć, bo mogę sobie tu ustawić, czy mogę w tym miejscu... A, chyba gdzieś tu są opcje. You have no friends, jakie straszne. Niestety nie mam tu jeszcze przyjaciół w Diablo, mam tylko te zombiaki są wszystkim, czym mam, więc staram się jakoś być dla nich miły. Tylko teraz będziemy podrzucać je tak dla zabawy. A jednemu odpadła główka, tego ładnie ostrzygę, żeby na przyszłość wyglądał przyjemnie. A ten ma problem ze zgagą i wymiotuje, więc damy mu coś na wzmocnienie. On taki dobry okrzyk ziołowy. O. Te okrzyki są słabe. Mam nadzieję, że Blizzard wyciągnie wnioski. Bo to wszystko jest super. Ten power, który tutaj tak miło się ścieka panią fryzjerką. O, strzyżenie, golenie i teraz maszynka. O, nawet została głowa, to jest bardzo miłe. Okej, co tam się dzieje? Lalalala, jakieś ciekawe pytania? Nie, dobra, wracamy. Ten haj, ten akcent się bardzo podoba. Czy są drzewka umiejętności? I zaraz pokażę, jak te umiejętności wyglądają, ale... To jest wszystko, co widzieliście na razie. Blizzard zresztą też nie jest jakiś... Ta beta jest ewidentnie skonstruowana, tak? By jak za dużo nie pokazać. Podejrzewam, że w zamkniętej becie, która jest ściśle tajna, dzieją się prawdziwe, ciekawe rzeczy. O, i tutaj ten efekt rozbryzgiwania. Strasznie ładny jest ten rozbryzg. To jest coś, na co nieczęsto zwracają twórcy uwagę, że tak tutaj widać ślady, w którą stronę były cięcia. Pewnie oglądali Dextera, uwaga, nawiązanie do popkultury, który też zajmował się tym zjawiskiem właśnie tego, jak krew się rozbryzguje. O, czy mogę zmienić kolor włosów? Nie mogłem, albo się mylę. Co więcej, wydawało mi się, że we wcześniejszej becie się dało, ale to jest też prawdopodobnie moje wydawanie się. Tu są takie kadłubki kochane, dostają im flaczki. Zdawiaj skrzynka, uwaga, dziękuję. Nie, niestety, to jest jakieś takie dziadostwo. Okej, okay, no na razie tej potworki są jakieś mało zróżnicowane. Podskoczą wszyscy razem. Ślicznie. Aj, ktoś zwraca słuszną uwagę, że ja tutaj już mieszam ten... Przedstawiłem mniejszego klasyka, bo Dexter miał laboratorium. Dokładnie, tak. Zaraz, mam nadzieję, że je zwiedzimy gdzieś tutaj. Graficznie słabo to wygląda. Mam nadzieję, że to jest zasługa mojego streamu, który troszeczkę tak urąga, ale no faktycznie, nie ma rewelacji. Mi się wydaje, że to jest silnik StarCrafta. Natomiast chodzi to bardzo fajnie. Czy coś łykać? Jeszcze nie. Okej, grubego zostawimy z pozostałymi. Jest taki, że się na... Można go wykorzystać w sumie, jak widzicie, rozsadzić swoich kumpli. Wskocz do dziury. Czy możemy to zrobić? Ja już obstawiam, że nie. To jest dziura dekoracyjna. No i niestety, nie można spaść. To nie jest ten gatunek gry. Okej, dobra. Ruszamy dalej. Ja tam sobie patrzę jeszcze. Czy Diablo obciąża proca? Nie, mi się wydaje, że Blizzard zrobi tę grę tak, by ruszyło to na wszystkim. Zresztą mi na tym zależy, nie? Oni odpalają ten cały dom aukcyjny, który pokazywałem na początku i pewnie modlą się, żeby zagrał w to cały świat i tylko handlował przedmiotami. Czy da się zmienić kąt kamery? W tej wersji nie. Nie stwierdziłem. Dlaczego wszystkie Diablo zaczynają się z zombiakami? Mi się wydaje... Nie wiem, czy wszystkie, ale chyba tam w jedynce jeszcze były szkielety najpierw. Można by tutaj posądzić Blizzarda, że gra tak od publiczka i teraz na fali popularności zombie daje zombie, ale tak pasuje, no. Któż ma wstawać, jak nie zmarli, o. O, właśnie, jest ważny temat, który tam ktoś poruszył. Już mówię, tam zapadło pytanie, czy granie w singlu wymaga dostępu do neta i to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Mianowicie Blizzard zapowiedział, że ta gra będzie wymagała non-stop dostępu do sieci. Z tego, co ja tutaj tak rozumiem, to jest na razie moje takie domysły parainformatyczne, to cała ta infrastruktura, czyli ta inteligencja potworów i tak dalej, jest niczym wyrachem demo na serwerze.
Blizzard chce się zabezpieczyć potwornie przed jakimiś tymi grami. To jest koszmar, bo na przykład w StarCrafta 2 jeszcze się dało grać z single playera spokojnie w domowym zaciszu bez neta. Tutaj będziemy cały czas podpięci do sieci Blizzarda, on będzie czytał nasze maile, patrzył na naszą kamerkę, jak się przebieramy i tak dalej. Tak, Jan też potwierdził na szczęście na czacie to, co powiedziałem. A jak będzie wyglądać multiplayer? Możemy już sprawdzić w tej becie jeden wariant multiplayera, mianowicie kooperacji. I to jest to, z czego słynie Diablo, że sobie robimy drużynę bodajże czterech osób. Jest na pewno mniej niż jedna, niż bo nie można wziąć wszystkich klas postaci naraz. Jest 5 klas postaci i 4 osoby w drużynie. Co to jest? Są szkielety przyszły. O, chwila ciszy, to była radosna chwila dla szkieletów. One się tak bardzo ładnie rozpaćkują. No i nie ma krwi, więc to jest taka wersja dla dzieci. Zaraz tam odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Natomiast multiplayer wygląda tak, ja go jeszcze pokażę na stówę, ale to już nie prędko, myślę, że za tydzień najwcześniej, żeby tutaj nie spamować tym Diablo, że chodzimy razem ze znajomymi i walczymy z potworami. Mam nadzieję, że podpakuję trochę te postacie, że wyrosną na zdrowe i silne zwierzaki walczące. I wtedy będzie, pokażę już takie bardziej, jak na betę oczywiście, zaawansowane umiejętności i grę. To jakieś takie zombiaki, które są nie byle jakie. Ja teraz myślę, czy nie zginąć, albo lepiej nie, bo sobie potem sprawdzimy. Jak będzie, są checkpointy, po prostu ginąc nic się nie traci. Gra tam poinformowała mnie, że ginąc dopiero od 10 poziomu co nieco psują się przedmioty. Okej. Okay. Ktoś tam się obraził na Blizzard. O, mam nadzieję, że Blizzard tego nie oglądał, będzie im przykro. Okej, okay, teraz ktoś przypomniał, że ja mówiłem o tej pasku energii. Złowczyni demonów ma nienawiść i dyscyplinę. Tutaj, żeby nie było błędów rzeczowych, powtarzam to, co padło na czacie. Okej, okay, czy mógłbym ścić efekt? Tak, ja będę to jest dobra uwaga. Chwileczkę zejdziemy sobie z tyłu, odrobinę tutaj damy ciszej efekty. Jak będą jakieś takie elementy fabularne, to będę je zgłaszał. O, dajcie znać, czy teraz jest lepiej. Więc czekam na opinię. Natomiast jeszcze odnośnie streama, bo tam kilka osób mnie tnie. Ja przepraszam, mam nadzieję, że z każdym następnym razem będzie ta jakość uległa poprawi, będzie w końcu wybór jakości, bo na razie jest chyba taka coś między 720p a 480. Dobra, jest magiczny hasło ze streamu, git, majonez i orzeszki. Dzięki! No, nie jest to sobie gadu-gadu i zaraz dojdziemy do tej fazy, gdzie ktoś pytał o ten rozwój postaci. A co? Ile tam tego zostało? Możemy sobie sprawdzić liczbowe. 200 coś punktów, 234 mniej więcej. 33 coś, jak słodko wyskoczyły tutaj. Ech, zombiaczki. Ciekawe, co one robią, jak mi tutaj nie ma. To jest bardzo ciekawy temat. Czy siedzą w tych krzakach i rozmawiają? Pewnie myślą, że było takie opowiadanie w Gamblerze z punktu widzenia tych potworów. Przedstawiona historia Diablo i to była bardzo wesoła historia. No, ktoś tam porusza temat fantazji, że z taką kobietą w łóżku to byłoby fajnie. Ja nie chcę tutaj... To pewnie ktoś się może obrazić, jak powiem, że to w tym... W kuchni może być fajnie, prawda? Że kotlety są takie na grubość, jak są bite, to są na grubość chipsów, takie cieniutkie, prawda? Okej. Okay. O, jej, tu jest dziura, tak nie zauważyłem. Dobrze, że w ostatniej chwili. Emocje, prawda? Robi się ciekawiej. O, i tutaj widzimy na mapie takie pingi. A i to na stówę można wyłączyć, drodzy puryści, którzy nie chcą nic mieć pokazywane. Teraz się pojawia wpis Someone 208. Odnośnie sprawdzimy, jakie jest opóźnienie. Dajcie znać, jakie jest opóźnienie. Dobra, efekt levela, ktoś tu ładnie mówił. Więc tylko się skończą tu moi przeciwnicy. Oni sobie wychodzą z tych grobów i wychodzą, ale chyba ich tam nie chowali tak, że będą wychodzić przez godziny. Tutaj konkurs lotów. No nie. I rozwój postaci. Rozwój postaci teraz obserwujemy w ogóle tutaj z punktu widzenia tak zwanego inwentarza, a tak naprawdę ekwipunku. Więc wszystkie te podstawowe cechy, czyli siła, zręczność, inteligencja i tam witalność, zostają nam przyznaczane odgórnie. To Blizzard sobie już ustalił ścieżkę
Ja to mówiłem, mi się to średnio podoba, bo ja będę grał głównie pewnie samemu albo ze znajomymi w singlu, a pod względem jakichś turniej, bo tu jest jakiś multiplayer taki, gdzie nawalamy siebie nawzajem, to pewnie jest okej, bo to jest wyważone. O, tam ktoś pyta, czy gra wygląda jak udoskonale Dungeon Siege. Nie, bo to jest taki inny feeling. No wiadomo, że te wszystkie gry się sieka potwory, nie? No ale... He. Dobra. Tymczasem odnośnie tego rozwoju postaci jeszcze. No i wszystkie cechy widzimy tutaj. Natomiast jedyny wpływ, jaki mamy, to są te skille, czyli umiejętności. No i tutaj to jest to. Czy coś nowego nam tutaj doszło? Chyba nic ciekawego, bo tutaj musimy mieć... 8 poziom, żeby odblokować. Jeszcze nie, a może podstawowe jakieś umiejętności. Tutaj poziom trzeci. Tak to teraz wygląda. Nie ma drzewek jakich takich, tylko są takie dziwactwa. O, ale tutaj jest nowy właśnie. O, uwaga, uwaga. To są runy. Więc przedtem nie mieliśmy. No teraz damy Rolling Thunder. O, i tu się modyfikuje. Mamy Hammer Młot tam starożytny, Hammer of the Ancients. I możemy modyfikować jego wartość. Blizzard to demonstrował w którymś filmiku. I tutaj jest tłumaczone, że w trakcie tego będzie uwalniana jakaś tam siła pioruna, podejrzewam. Czy to możemy jeszcze dłużyć do innych tutaj ten? Tutaj tego runu nie mam niestety, od 8 poziomu dojdzie run. I do krzyków też nie mam runy. No, to jest ten system run chyba tak w skrócie, jak ktoś niech potwierdzi. Ktoś tam mówi, że jest zniesmaczony tym, co zrobili z Diablo. Ale mi się gra bardzo fajnie. Znaczy ja tak nie chcę bronić Blizzarda, nie? Bo tak wychodzi, że będę takim panem fajnie i no, a gra nie jest spoko. Ale naprawdę jak się gra samemu, to siekanie jest strasznie miłe. Są, zaraz zejdziemy do podziemi i tam się zacznie prawdziwa zabawa. Bo tutaj jeszcze tak... Prawda, na polu, że tak podkreślę tutaj moją przynależność szerokości, pod względem szerokości geograficznej. Na polu jest tak sobie. Zaraz wejdziemy na dwór i będzie w ogóle. Zacznie się sieczka. Ta sieczkarnia jest... O! I zwróćcie teraz uwagę, kiedy będę wykonywał ten magiczny młotek, idzie jeszcze taka fala. O! To jest właśnie efekt działania tego runa. No tak, ktoś tam zwraca uwagę, że na tym poziomie jest wiele za łatwe. Pewnie, bo Blizzard chce... No bądźmy szczerzy, Blizzard chce dotrzeć z tą grą do wszystkich, żeby to mogła zagrać na przykład moja babcia, która nigdy w nic nie grała. Tutaj dowie się, że można walczyć z Diablo, to z chęcią pokona tego Diablo, prawda, żeby się Probos ucieszył. I dla niej ta gra byłaby za trudna, kiedy będzie na jakimś poziomie Ninter, więc sobie weźmie ten poziom Zakrystia, o. I będzie spoko. I to jest taki poziom Zakrystia właśnie. Jest tak słodko, fajnie, zbieramy tylko snickersy i siekamy potwory. Ktoś tam pytał, czy jesteśmy daleko związani z sobą. Właśnie nie, jest taki kurczę, jest czyste mięso na razie, nic się nie stało. Wyruszamy, zabiliśmy tylko żonę. Taki rozwód nam wyszedł. Zabiliśmy żonę Kowala i to wszystko. I ogólnie tak, tam też przecież szału nie ma. No tak, bo konkurencja jest całkiem spora. Zrobimy sobie w najbliższym czasie stream z... O Boże, tutaj jakieś achievementy się pokazują. Zrobimy sobie stream z Path of Exile, który jest taką... grom, który... Takim kontynuacją w sumie ideową Diablo 1, bo między 1 a 2 były duże zmiany. Więc porównam się sobie. Dobra, tu jeszcze ostatnie trupy, żeby... No nikt nam się nie wałęsał po cmentarzu. Ładna trawa jest tutaj swoją drogą. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, że jakaś tak ładnie przycięta. Może to robią właśnie nieumarli. Głodni sobie jedzą trawę. Ojej, ile was tam... To jest takie hasło popularne. Więcej was tu nie mogli pochować. Z jakichś grup wielodzietnej, nie wiem, bardzo dużej rodziny. Do jakiego momentu fabularnego możemy wejść w becie? Zaraz, będziemy zabijać jednego bossa i to jest wszystko. Ominął mi jakiś boss? Nie, spoko. Nie toczy się, to jest taka rzeźnia i nic się w sumie nie dzieje fabularnego. Ojej, jakieś tak śmiesznie rykło. Aha, nie używam okrzyków, bo są jeszcze okrzyki, ale są takie sobie, posłuchajcie. Nie chcę mówić, jak ona brzmi, ale zdecydowanie nie jak okrzyk bojowy. More Fury. Tak, da się fuzroda, ale to taki fuzroda dla ubogich. Blizzard to musi poprawić. Tak, i tam jest zwrot, ktoś mi zwraca uwagę, że w ekwipunku coś ciekawego jest. Mam drugą rączkę taką ładną, o. O proszę, troszeczkę mi to zwiększa odporność. Dobra, i dochodzimy chyba już do istotnego punktu. Fuzroda dla ubogich, tak. I buty, że lepsze, co? Nie, ewidentnie nic ciekawego się nie. To sobie jeszcze posprawdzamy, ale tutaj ta kosa jest definitywnie fajniejsza. O.
Zaraz będziemy badać. Fryzjerka, uwaga, wiadomość z czatu, bardzo taka miła. Fryzjerka wygląda jak moja nauczycielka matematyki. Moja była brunetką i to w sumie bardziej do tych zombie by tu pasowała. I to jest ten system waypointów, to sobie mówiliśmy, możemy teraz wrócić tutaj. No to znamy z Diablo 2, tutaj Blizzard nie kombinował za bardzo. Czemu ta pani mówi z rosyjskim akcentem? A bo macki Putina sięgają też tutaj. Putin powiedział, że chce promować swoje siły, więc pojawiły się w Diablo. Uwaga, okrzyk. Co robi dokładnie okrzyk? Uwaga. A ich ataki zadają mniejsze uszkodzenia. No, cykają po prostu. Plus roda takie... Nie wiem, zbyt dużo w Skyrima, więc nie wiem, jaki jest odpowiednik tego. Tam proszę, żebym umarł. Znaczy, to jest oczywiście... Ja tu sobie tak tłumaczę, że to jest tylko... idea w grze. I nic się ciekawego nie stanie. Ale to zaraz, gdzieś pojawi się taki checkpoint, to umrę. Bo od checkpointu właśnie nas restartuje gra wtedy. O, i tam jest bardzo ważna informacja z czatu. To może być plotka. To może być fake. Putin będzie dubbingował rosyjską wersję. Dobrze. Czy coś wiem o polskiej wersji? Na stówę powstanie. Chyba, że Blizzard się obraził na Polaków. To by było nieciekawe. Dobra, teraz tutaj jak szukamy jakiegoś specjalnego ołtarza na tym właśnie cmentarzu. Dostałem błogosławieństwo, 25 do magii, czyli pewnie tego, bo to Blizzard nie przetłumaczył. O! To jest dobry pomysł. Umrzemy jako pozytywne zakończenie na końcu materiału. Bardzo dobrze, lubię takie właśnie akcenty. Okej. Okay. Czy jest voice chat jak w Diablo? Chyba tak, na stówę. Tu są takie opcje. O! Tu jest czacik. Ja patrzę, czy jakichś zaproszeń nie dostałem. Jakby ktoś teraz grał, to mówię, mam tutaj... no, mój login to jest w tej grze Wonziu, więc bez problemu mogę przyjąć. Ale nie wiem, czy coś to dziwacznie działa. Okej, okay, posprawdzamy te dziwactwa. O, jest checkpoint. To jesteśmy tak, jesteśmy pod cmentarzem. Wszystko sprawdźmy jeszcze, bo tam zostało parę rzeczy na górze. Jest cmentarz. Pod cmentarzem ma być ołtarz jakiegoś tam gościa, gdzie znajdziemy kawałki korony, z tego co rozumiem. Jeszcze otoczmy tutaj, zróbmy kilka kółek, zobaczmy, czy nic tu się nie uchowało. Gdzie tu smucą, że... Okej, jest jedna krypta. I druga krypta, tak, dobra, zgadza się, bo są cztery krypty i w którejś tutaj Blizzard trzyma w nas niepewności, będzie to, czego szukamy. A, dobra, no, na razie jeszcze moje boty nie działają, ale w przyszłości będę tutaj przyjmował zgłoszenia audiotele, będziecie głosować krypta numer 1, krypta numer 2 czy krypta numer 3 i wtedy... będzie można wygrać na przykład jakiś... wizytę w salonie fryzjerskim tej oto fryzjerki, o. Dobra, szukamy, czy to tutaj jest to, czego szukamy. Krypta numer 7. Pytanie jest, czy ataki przeciwników od dupy strony, to jest cytacie, zwiększają obrażenia, mają jakieś dodatkowe atrybuty? Drugie pytanie, czy ragdole odbijają się od ścianczki? Próbuję ogarnąć, co chodzi z tymi atakami od dupy strony, a ragdole odbijają się od wszystkiego, są bardzo ładne, zresztą zobaczcie wszystko. Staj, to nie osiągnięcia, nie wiem, one są tutaj tak, czy coś daje odblokowywanie osiągnięć, nie mam pojęcia, to jest coś w fazie, w której Blizzard sam nie wie tutaj o większości rzeczach, jak je zorganizować, więc ciężko. Oj, tu jest, patrzcie jak pięknie, zaczęło się to, wszystko się rozpaćkuje, ragdole będą, w pełnej krasie możecie sobie popodziwiać. Czy gra polega na spamowaniu lewego wskunu? Tak. Można teraz trzymać, przepraszam, na podruchowo naciskam go, ale... Oj, wybuchło dziecko. Ale no, można go przytrzymać, na tym to polega w gruncie rzeczy. Załóż dwie kosy. Dobra. Czemuż by nie, zwłaszcza, że jest jakaś taka... Ta jest kiepska... Chociaż tam tu miecza drugą kosę, o. Powiem coś o swoim sprzęcie. To jest grane na Quad 6600, to nie jest tajemnica, GTX 460, no. Teraz tak, ktoś się pyta, czy jak nie grałem w poprzedniej części, to czy się połapie w fabułę? Tak, bez problemu. Blizzard zrobi jeszcze pewnie cały film instruktażowy, tłumaczący, co tu się podziało, więc spokojnie. O, pokrzyczymy na nich.
A, RAMu. 8 GB RAMu. Ale to, tutaj, dla tej gry to nie jest istotne, bo to z tego co widziałem chodzi na wszystkim. Tu o nie taki sprzęt chodziło, jest uwaga z czatu. O, dobra, no to lubię te streamy. Tu jest, tutaj wracają oczywiście kolorowe potwory Blizzarda. Blizzard zmienia kolorki jakiemuś takiemu typowemu potworkowi, a nie jest mocniejszy. Jak on żyje, wyobraźcie sobie, że się tak świecicie? Na przykład, poczytaj, nie, to jest dobre, jak chcecie poczytać po ciemku, ale... Tak, to jakoś marnie to widzę. No, wychodzi na to, bo ta krypta jest całkiem duża, że to może być to. Cieszymy się w takim razie. A, na końcu sam uwaga, żart polityczny, przydałby się Boss Tusk. Może będą jakieś polskie wersje. W jednej Putin, w drugiej Tusk, Angela. Czy są mikstury do Fury? O, to jest dobre wreszcie jakieś ciekawe pytanie. Nie, to się samo ładuje, Blizzard z tego kompletnie zrezygnował, widzę. Czy w tej grze można mieć salon fryzjerski? No, na pewno nie jest tak rozbudowana. Zaraz wrócimy sobie do Tristram i zobaczymy, co tam można mieć. O, coś tu się wysypało. Ktoś prosi, bym wcisnął 1, 2, 3 na klawiaturze numerycznej. Boję się, że coś się może złego stać. O, jest drugi poziom krypty. No to tu już coś powinno być. Być może od razu... Przepraszam, zagadałem panią, ale one tam nic, znaczy nie są to jakieś wielkie monologi typu, że wpłynąłam na suchego przestwór oceanu, a szkoda. Może tutaj jest... Chyba CD Projekt to będzie lokalizował, więc możemy być zadowoleni, bo oni chyba wygrali talony na sprzedaż Diablo. Więc może się postarają, może na przykład barbarzyńką będzie Piotr Franczewski, byłoby bardzo fajnie. Okej, okay, debuff, ojej, zaczną się trudne pytania. Czy przynajmniej się tego zależy od broni? Dobre pytanie, nie wiem, jeśli ktoś na czacie odpowie, ja to mogę tylko sprawdzić i zweryfikować. O jest, i kto jest chyba ten zły człowiek? Jak umrę, to zobaczycie jak się dzieje, a my go to postraszymy krzykami. No i teraz widzicie, jest jakiś taki zamysł w tej walce, trzeba uderzyć, ucieknąć, uderzyć, ucieknąć, uderzyć, ucieknąć, krzyknąć. No i rozumiecie, i teraz napijemy się magicznego napoju, uderzyć, ucieknąć, uderzyć, trzeba bardziej uderzyć. Czy da się zajść, potworek jest na tyle kochany? Jest na tyle kochany, że wypadło już z niego, jak widzicie, zdrówko. Uciec, przepraszam, tak, ucieknąć. A, tutaj... Mam nadzieję, że to jest jakiś regionalizm, nie? Ale podejrzewam, że to jest po prostu jakaś głupota, ucieknąć. To tak mówi w ogóle. Przepraszam, uciec. Ale krzyknąć. A nie krzyc. Dobra, nie. No i się rozpadło. Jakieś takie cudowne buty. Ja oczywiście jestem napchany tym syfem, także szkoda gadać. No i teraz taka tutaj nowość, nie trzeba już identyfikować przedmiotów, same się identyfikują. Pełnego battle taga i teraz nie pamiętam właśnie, ech, no szkoda. Czy fryzjerka ma coś wspólnego z PZPN-em? Pytanie z czatu, dobra. I tu jest ten grobowiec. Właściwy. Kolejne kosy, tutaj mieszkał śmierć, albo to było jakieś pokolenie. Kto trzyma w takich kryptach kosy i dlaczego? To są zawsze trudne pytania związane z takimi filozoficznymi kwestiami w grach. Teraz tak, tutaj wybuchła dyskusja na temat tego, że nie ma identyfikowania i co będzie robił Kain. On ma swoją wnuczkę pewnie, musi z nią jakoś się zaopiekować czy coś. Zrób upgrade ekwipunku, trzeba by to posprzedawać. Tylko teraz pytanie... Jak mądrze, czy będzie jakiś jeszcze tutaj punkt kontrolny? Jak widzicie, nie ma scrolli. Dobra, tak zaczytałem się na czacie. Natomiast widzieliście tutaj w pełni walkę. Nawet nie patrzyłem na walkę, więc da się tak grać w tę grę. Tak, jest bardzo ładne podsumowanie tego, co się dzieje. Jest szkielet i jest impreza. Mam nadzieję, że zaraz będzie nowy poziom. Więc sobie posiekamy. O. Z
filozoficznych kwestii związanych z Diablo. Czemu jest Cain, czemu jak jest Cain, to nie ma Abla? Bardzo dobre pytanie do Blizzarda. Ech, wyrzucamy to tak głupio niestety. O, musisz mieć klucz. O, ktoś tam mówi pewnie o kluczu do gry. Dobra, dochodzimy tutaj do sedna. I to jest to. To uwaga, trochę dam głośniej. Mam nadzieję, że nie wyskoczy jakaś taka głupia bestia, która straszy ludziach na filmikach, tylko będzie jakiś ładny, ładna rozmowa. No, I will not allow you to bring that monster Leoric back to this world. A, jest to rozmowa. Na chwileczkę ciszej jeszcze. I need fury. No i wyszło takie, co to jest? No i to jest ten właśnie Imon. O. Ktoś tam za dużo uproszczył. Myślę, że nie są uproszczenia, są jakieś takie zmiany, kurczę, dla balansu. To pewnie armia Koreańczyków testowała, żeby w to się dobrze grało na turniejach. Chociaż kto wie. No i co? Tutaj pałkę możemy wyrzucić. To pozbierać. Koronę trzeba zabrać. Jest tutaj. O! Dobra, i widzicie, pojawia się to, co, o czym tutaj mówiłem. Czarny Town Portal jest teraz taką umiejętnością w sumie. Ładowaną. O! I tak to działa, jesteśmy w Tristram. Ja najpierw wszystko poopycham sobie. Aha, czy przedstawiałem kuferek? Może nie będę sprzedawał, tylko to wcisnę do kuferka. Takie chomikowanie. O, no to wszystko leci tam jak leci. Chociaż to jest tutaj lepsze akurat. O, jest nowy strój dla pani. Buty gorsze. No to jest lepsze niby od tego nawet nieszczęsnego... tej kosy. Też wraca. Tutaj to gorsze, to tam dla moich znajomych. I tu jest dobre pytanie, czy w tym kuferku są ograniczenia? Czy wszystko wcisnąłem? O, to jest tylko tyle. To jest jakiś ubogi kuferek, straszny. Wersja... No, z tym potworem. No dokładnie, pojemność, cytuję w ten komenty, pojemność powala. Dobra, pchniemy to wszystko, resztę, tu jest kupiec jakiś. I to wszystko jak leci, chociaż ten pas jest lepszy akurat. Ten jest gorszy, natomiast to idzie. No, dzień z życia postaci z Diablo. No. To jest brzydkie, to jest złe, to nie dla mnie, to dla nikogo, to jest syf, to jest tandeta. To nikt nie kupi, to mnie pogrubia, to jest niemodne. No fajne, ale to niestety nie na tę porę roku. To. I jest, możemy znowu zbierać. Utarguj coś. To jest dobry argument, mam mnóstwo kasy. Znając życie, to nie będzie nic ciekawego. Jest naprawa przedmiotów, tylko pytanie, czy już się psują. Chyba jeszcze nie jest. Nie, durability czy ta wytrzymałość jest, ale się przedmioty jeszcze nie psują. O. No i tak, tam wiadomo, pojemność można zwiększyć. A my teraz sobie pogadamy tutaj z ludźmi. Ja daję trochę głośniej. Mam nadzieję, że nadal wszystko słychać. I tu jest nasz kolega, z którym gadaliśmy. Ten który wiecie, żonę kazał ukatrupić. You found the crown. Truth be told, I didn't think you'd make it back alive. Ah, it needs repair. Should be no problem. Coś mi zrobi. There. New as the day it was placed upon the Black King's head. I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. Then follow me and hone your skills. There is deadly work to be done, and I will need your arms. I have grave news. Your apprentice is dead. Fool boy. Hope for the worst and you will not be disappointed. Thank you for the news. Vulcato smiles on me. Tak więc się podziało. Ktoś zwrócił uwagę, że tutaj był bardzo trafny komentarz, był, czy na tym wozie trzymali małego Fiata, ale to wyszło, to tak się skrzynie ułożyły po prostu niestety. Dobra, tymczasem... no i właśnie, to są... Nie wiem, czy to się jakoś ładnie tłumaczy. W każdym razie mamy gościa, który nam wyrabia. O, możemy sobie z nim poplotkować. Jakiejś tam starej Hedriga, jakiejś tam aktorce czy coś takiego, ale nas tu interesuje opcja craft. O. No i tu się ucieszą fani Minecrafta, dzieci mogą już piszczeć, żartuję, to gra też dużo osób w starszych wiekiem. Moja babcia pewnie by coś tam zbudowała też ciekawego, natomiast... no i tutaj są bajery. To jest coś chyba żywcem wziętego z WoWa.
No, jak to w sumie działa? Dobra, aha, musimy mieć, dobra, teraz wychodzi na jaw to, czy moja niewiedza. Musimy mieć przepis, nazwijmy to w ten sposób, plany, może to będzie bardziej trafnie po polsku. On nam podaje materiały i tyle. Nic na razie nie mam, więc... O, a naszego tutaj biednego, kochanego sługę możemy sobie szkolić. Uwaga, patrzę na czacie, coś tam jest ciekawego. Żeński drwal. Ktoś tam mówił, że kiedyś grałem... A, tak, no grałem kiedyś w Minecrafta, jasne. Jak nie był popularny, to jest to. Grałem w Minecrafta, zanim był popularny, to jest ważne. Teraz tak, jest pytanie, czy liczba graczy w trybie współpracy ma wpływ na ilość punktów, na życia bossów i mobów? Tak, na stówę. Czy w trybie kooperacji gracz sprzedający się handlarzowi? No, ja tam jest pytanie, to takie ciekawe. To nie wiem, co się dzieje, kiedy dwóch graczy sprzedaje, tutaj bawi się z tym samym gościem. Okej, okay, dobra. Co tu się dzieje ciekawego? Możemy niektóre przedmioty, jak głupi sprzedałem wszystko, rozwalać na materiały do produkcji. Ale dobra, to sobie tutaj tak, zagadajmy w sprawie questa i coś ogarniemy dalej. Leoric's crown has been reforged. At last. With it, you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. When you find the skeleton king, place the crown atop his head and destroy him. I will crush him and find the fallen star. No, ja to powiedziałem na wcześniejszym streamie, że to jest taka babka, z którą się dogadał po angielsku, bo ma taki sam akcent jak ja, Fallen Star i tak dalej. Dobra, tymczasem tutaj dostaliśmy bonusy. Tutaj jest jedna nowość. Uwaga, doszedł nowy, jak to się ładnie nazywa, run, nowa runa w sumie. Jest nowy okrzyk, nie wiem. Znowu urządzenie do audiotele jeszcze nie działa, więc strzelimy sobie, że będziemy mieć nowego tutaj runę, która sprawi, że... O! Że przeciwnicy, których będziemy tak zaczynać, będą eksplodować. I to jest bardzo fajne, zmienimy sobie tutaj na podstawę. Jak damy podstawkę, to będzie działać. I Boże, teraz wychodzi, że każdy w ogóle z tych cudeni ma własnego runa, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc weźmiemy Basha, bo to jest ciekawe, bo to miałem eksplodować, więc to powoli sprawdzimy. Pytanie, póki jestem w mieście. Czy gracze mają opcję odkupienia głupio sprzedanych przedmiotów? To możemy sprawdzić. To wypada sprawdzić, bo to... No, ciężko to było lepiej ująć, to były arcy głupio sprzedane przedmioty. No nie, on tam widzę już to gdzieś na Allegro posprzedawał, czy na eBayu. Nie ma nic z tych rzeczy, które głupio cytuję... A nie, jest! Przepraszam. Wszystko jasne. No to nie było jakieś drogie. Ale weźmy sobie na przykład to dziadostwo. Stać mnie, a co? O to, bo to jest niepotrzebne. I sprawdźmy opcję, która pozwala nam właśnie bawić się u tego pana, że to rozłożymy na czynniki pierwsze. On to z tego wykręci pewnie mikroprocesor czy coś i też jakoś się nada. Na części to sprzedamy, krótko mówiąc. Więc to była opcja tutaj. Damy mu tutaj troszeczkę, tego 250 golda niech ma. Tymczasem tutaj jest ta opcja. Tego nie może z... pięknie. Nie, to tak to działa. Nie, nie można, widzicie, wszystkiego rozkręcać. O! Tylko niebieskie mogę rozwalać. Dobra, rozwiązało się. No to dobra, kończymy w takim razie tego questa i tutaj uwaga. Trafiamy do ogrodów katedry, więc wracamy tam, gdzie byliśmy. Masz skinny item i rozwal. Coś ciekawego. Dobra, pytanie o parametry komputera się powtarza. Więc wracamy do katedry. Tu już byliśmy. No i co? No to będzie ostatni quest, tego co rozumiem. Uwaga. Natomiast ktoś tam pytał o ten bajer związany z socjalami. Już tutaj mówię, czy będzie widać mojego... Jest, mój battle tag, przepraszam, jest tutaj. Wąziu, hash, 1945. No taki ładny w sumie, to jest bardzo dobra data dla ludzkości. Więc jak ktoś chce się dołączyć, ja tutaj cały czas czekam i może skopiemy tyłki tutaj wrogom w ostatnim questie razem. Dobra. I wracamy do Leoric'a. I tu jest bardzo fajnie, bo jest już ładnie. Tutaj był nasz kolega, w ogóle tutaj spotkaliśmy Kane'a, więc siekamy. Czy to data urodzenia? Trochę tak, trochę tak. Coś tak dziwnie przycichło. Zaraz, ja to sobie ustawię w ogóle tak, że potwory będą troszeczkę ciszej piszczeć, a będzie muzyka, bo tutaj były zarzuty, że właśnie jest smutek. Mam nadzieję, że tam wszystko się jakoś szczęśliwie zakończy. Uwaga.
No i jest, jak ładnie. U was też w kościele tak się świeci, jak się schodzi na drugi poziom? Okej, zaproszenia sprawdź. Jest! No to ej, zobaczcie teraz w takim razie koopa pod koniec tego materiału. Mam nadzieję, że wszystko gra. Mam nadzieję, że można się łączyć. I chyba to jakoś tak działa, że goście widzą, gdzie jestem i potrafią tu wpaść. Więc poczekamy sobie ten. Zaprosimy Fiśka. O! Ktoś zwrócił uwagę, czy kościoły mają poziomy. Chyba w listce. O, okej. Stało się teraz to, co zapowiadałem. Gra zmieniła się w grę kooperacyjną. Będziemy mieć całą drużynę. 10 poziom, 8. No ja was proszę, tylko zostawcie troszeczkę, trzymajcie się razem, żeby nie było tak, że tutaj będę chodził i będzie same kości i skóra. I właśnie zaraz idą ministranci. No dobra. Wypada się jakoś z nimi spotkać. A to poczytamy sobie w międzyczasie. Poczekalni u dentysty. My name is Lak Danan, and I'm cursed. Once the captain of King the Oryx army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. I zobaczmy, gdzie są teraz te nasi towarzysze. I teraz stało się to, co tam wszyscy mówili. O, jest pan barbarzyńca. Jest ten. No to dzień dobry, no to zapraszam. Jest mag, więc zobaczcie sobie wszystkich w akcji. No to hopla, panowie i panie. I tak się gra właśnie w kopii. Ta gra teraz na pewno nikt nie zarzuci, że jest drętwa, bo będzie bardzo fajnie. Aż nie. Jeszcze jedna osoba, będzie mieć komplet drużyny. Jest Witch Doctor, więc proszę. No, tutaj podsumowała nasza pani barbarzynka, że wchodząc, no, dołączają się nowe postacie, siły diablo rosną w siłę. Siły w siłę i tak dalej. No. Ale teraz raczej nikt nas nie ruszy, mam nadzieję przynajmniej. O, widzicie tutaj umiejętność barbarzyńcy, co nic nie. To, że nie, to jest też ty nie umniej, to chyba związane właśnie z tą infrastrukturą serwerową, albo faktem, że to jest beta i Blizzard po prostu jakieś sobie tam boty zapuszcza, które szpiegują wszystko. Mam level niewykorzystany, czy to jest prawda? Tu jest ten stomp. Zobaczmy, jak to zadziała. O, proszę, tu jest ten znachor ze swoimi pieskami. Strasznie miła klasa. 101 dalmatyńczyków po prostu w wersji hazardowej. Jak nas słodko rozrzucił. Tu mam kolejne oczyki. Jest ogólnie teraz zabawne. No i ta gra zamienia się teraz już w ogóle. Te potwory pewnie odmawiają zdrować Mario, jak nas widzą. Jest festiwal teraz, prawda, z fajerwerków wszystkiego. Są książki, na których Łukasz się czytałem, których nic nie ma. Okej, okay. Ciszenie dźwięków, jasne, spoko, przepraszam. Damy coś takiego, dajcie znać, jak to śmiga. Bo muzykę chcę zostawić. Dobra, tutaj na pewno nie można odmówić uroku tej podziemią. Ktoś to urządzał zupełnie ze smakiem. No i to jest fajne, że to wszystko za każdym razem generuje się losowo, wobec czego no, zabawa nie jest taka nudna. O, to jest główny właśnie atut, zawsze był Diablo. Okej, okay, czy efekty nadal ciszej, czy już jest okej? Okay. Co daje ten okrzyk? Było pytanie, uwaga. To jest, nie jest okrzyk, to jest teraz przywalenie w ziemię. No to pewnie będzie tam... spoko. Nic nie jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, dzięki, widać, opóźnienie poznaliśmy. No i teraz jest nasza drużyna. No nie wiem, też na P. Pancernika wyruszyła w poszukiwanie... chyba Leorika, bo Leorik mimo wszystko. A kto umarł, ten nie żyje i on jeszcze żyje, no. Zabili go i uciekł. Not enough fury. Kim są ci ludzie? Padło pytanie. A proszę, to są tutaj szare eminencje polskiego sceny Diablo, którzy mają klucze. Dobra, na razie skupiamy się na tym, co się dzieje. To pewnie dobre pytanie, czy to jest jakiś czat głosowy, ale podejrzewam, że niestety
Na razie nie działa. I proszę, jak ładnie się rozpaćkał. Kiedy my tu sobie razem tak nawalamy, z potworami dzieją się coraz zabawniejsze rzeczy. To w ogóle wow. Tutaj szaman zamienia jakieś postacie, przyjmuje i tak dalej. To jest taka wariacja na temat druida chyba w ogóle, co nieco. It was Lazarus. No, odpuścimy sobie tutaj na razie książki, skupimy się na zabawie z potworami. Tu jest kolorowe jest niebezpieczne przeważnie. Tam ktoś pytał o klucze, no teraz gry jeszcze nie ma, natomiast gra będzie normalnie w sklepach, w Blizzard pewnie wyda na 100 sposobów. No to co? Schodzimy do katedry i utłuczemy dziada. Czy będzie system komunikacji? Na stówę coś Blizzard wymyśli. Chociaż teraz chyba jakoś się, w jakiejś grze tam się wstrzymują przed tym. Okej, tutaj jest jeden z postaci, którą musimy uwolnić. Back to my mission. Takie to oto NPC się pojawiają. You will know soon enough. Help me find my gear. I will reward you well. Tell me, what brought you to this infernal place? I have unfinished business with the Skeleton King. As do I. Jak zauważyliście, tutaj każdy może się wygadać. Nie tylko moja babka, usłyszeliście panią chyba czarodziejkę, więc to nie jest tak, że tylko jeden gada, tylko tutaj wszyscy mogą sobie spokojnie konwersować z postaciami. Oczywiście nie wybieramy tych kwestii, więc tak to wygląda. There are my weapons. He's free! Do not let him rear! I am Cormac, warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past Jondar. There is no reason we should hunt alone. I know a Templar can be trusted. Together we fight. No, together we fight. Tutaj jakiś bajer dostaje questowy. A, i tu jest ten łupienie w multiplayerze, tu jest podane. Każdy gracz dostaje swoje własne łupy z potworów, więc nie ma jakiegoś zagryzania się tak jak zawsze. Cormac, CD Action. Tak, macki, nawet CD Action sięgają wszędzie. Blizzard ewidentnie stara się z każdym jakiś coś ugrać. Czy mi coś w tej współpracy, że zaleciałem się wszystkim gry, nawet nie będący. Z tego co wiem, to jakoś jest to rozwiązane tak komfortowo, że na stówę wszystkim się zaliczają, a często można się do nich wracać. Pytanie, czy jest szansa na pokazanie mechaniki umierania? No tak, to będzie ten akcent końcowy, że ja po prostu umrę i to nie będzie złe zakończenie tak naprawdę. Tak naprawdę, o. Ktoś tam mówi, że coś dostałem. Oczywiście coś dostałem. Aż sobie zobaczę. Teraz nie mogę się skupić, bo tu biegam z tymi ludźmi. Staram się dobrze wypaść, żeby oni się jakoś nie czuli. Ja mam tak najniższy level, tutaj zresztą widzicie, nie? Moja tutaj środka ma 8, oni mają 10, 12, więc. But the will of a Templar is stronger. Jej, wszyscy tak jak ładnie krzyczą. You were a Templar, Jondar! How could you succumb to this? Tam pytanie jest o informacje. Tak, wszystkie można spokojnie wyłączyć. The powers we serve will soon rule this world! Please forgive me. My vision was clouded by the Coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. I tu jest coś, czego szukaliśmy. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the skeleton. If we find the sacred tomes of my own. Agreed. Then onwards we go to. Coś mi tu przewija, ale na słodko, domyślicie o co chodzi. O, szukamy królewski krypt teraz. Czwarty poziom katedry. Wszyscy są, to w przeciwieństwie do horrorów nie będziemy się rozdzielać, bo tam wiecie jaka jest zasada, rozdzielamy się i giniemy. A tutaj pójdziemy sobie, o, jakiś pierścień reptilian w ogóle, jak ładnie. Regeneruje mi szybciej to takie moje tutaj darcie, o. Ojej, dostałem tutaj osiągnięcie Blinking Dawdech. Ja wiem za co ono jest, za załatwianie przeciwników przy pomocy otoczenia, o. Czy gra jest liniowa? No tak, raczej tak. Chociaż, tak ja tak sobie wzrokuję. Może Blizzard nas czymś zaskoczy, prawda? Czy można zginąć, ale to wiecie, to nie o to nam chodzi. Natomiast tutaj im będziesz grał na multi, nie wiem, gram teraz na multi, więc chyba spoko. No nic, szukamy sobie dalej. Tutaj króla, bossa i będzie boss w końcu, którego położymy. Już jeden był w trakcie tego materiału, więc materiał pełen bossów. Kolejne takie połączenia energetyczne z
strasznie zabawny. Ktoś zwrócił uwagę co do liniowości, że można przecież wybrać sobie postać, a nawet płeć. I tak można wymieniać ekwipunek, więc w sumie nie jest liniowa. Tutaj ładnie się zawaliło. O, cóż, chociaż raz to budownictwo do czegoś się przyczynia. A to jest całkiem nieźle rozległy poziom w ogóle. Ale skończymy to. Powiedziałem, że skończymy, to skończymy. Czy zwiększył się poziom trudności? Tak, to było tutaj cały czas informowane, że jak dołączyli się gracze, to zwiększył się poziom trudności. Ja tu na przykład sama, czyli o Boże, oni tam coś robią ważnego, pewnie zatłukam jakiegoś bossa, ja tu się rozmawiam z jakimś pajacem. Więc będę chodził za nimi. Jaki kurczę ma ładny miecz, nie? To, i to nie jest to co myślicie, że tak zwracam uwagę, tylko faktycznie jakiś wypas już dostał. Wygląda jak jednorożec taki. Zabił jednorożca w Diablo. Dobrze słyszeć, będzie można zabijać jednorożce. Jakaś wymiana przedmiotów, można to potem sprawdzić. Okej, coś tu nowego mi miga. Ohoho. Nie no, pierścionek, chyba o to mi tutaj chodziło, że mam pierścionek, więc spoko. Dobra, szukamy tej krypty, tych królewskich krypt. No wiadomo, w królewskich... I patrzcie jaki drań, to są te skoki barbarzyńcy. To jest chyba któryś tam level. O, czy jest więcej wrogów? Nie wiem czy jest więcej, na pewno są silniejsi, na stówę. Taka była informacja. I to by chyba już pytanie zostało wyczerpane po raz dziesiąty. Teraz skąd ma taką informację? Albo została wyświetlona. Ta, można sprawdzić, będzie tutaj replay. Więc to nie jest coś co zaginie i nie będzie w tego wglądu. Dobra, no my szukamy tutaj ostatniego bossa Leorika, jeśli się nie mylę, który, no cóż, z którym wreszcie trzeba skończyć. I będzie jakieś ładne zakończenie bety. Tak się fajnie, to jest oczywiście najfajniejsze, bo my to się nie komunikujemy. Ja tutaj zapełniam ten kanał informacyjny swoją gadką. Natomiast właśnie fajnie jest tak ze znajomymi się wciąć, włączyć sobie jakąś komunikację między sobą, rozmawiać o dupie Maryni, prawda? Że tak się brzydko wyrażę poniekąd. I tłuc te potwory. To jest taka relaksująca sieczka i naprawdę relaksująca. O, w ten sposób. A jeszcze co do hejtu na Diablo, taki sam hejt był jak wychodziła przecież dwójka. Odpowiem wam taką historię. No tak z tych tu biegamy, w sumie nic się nie dzieje poza... No ten skacze, jestem zazdrosny jako barbarzyńczyni. Więc Jacek Piekara, który wtedy jeszcze recenzował gry, bo teraz się chyba obraził i pokłócił z nimi, jest tylko pisarzem. Ja go w sumie znam jako recenzenta głównie, a nie pisarza. To właśnie strasznie hejtował, czyli wlał żółcią w stronę Diablo 2, że zrywa z tradycją jedynki, bo jedynka mu się bardzo, bardzo podobała. No, żeby było spotkać swego czasu na Battle.necie, miał maga Erectusa Magnificusa. To jest kwintesencja właśnie humoru Piekary. No. Zejdziemy sobie tutaj, warto. O, te skoki barbarzyńcy bardzo przyjemne. I schody się zawaliły. Jest sieczka, nie? Ktoś się pytał o tego ragdola, więc tutaj może zobaczyć, że tu wszystko się ładnie wchodzi w interakcję ze sobą. A tu jeszcze sobie podbiegnę, tak. Szkielecik się zabłąkał. Najlepiej grać ze znajomymi, jak się gra z różnymi ludźmi, się każdy rozbiegnie w różną stronę. Pewnie to znacie i tyle. Idzie grzecznie czeka. Dzięki. Pewnie coś tam dostał fajnego. Co się stanie, gdy kula się napełni do końca? Nie no, chciałem powiedzieć, że się przeleje, bo nastąpi koniec świata, ale to po prostu będzie pełna. Ale widzicie, że Blizzard to fajnie wyważył w sumie, no bo napełniać się napełnia. Maleje, ciekawe czy mi maleje ta furia. Coś tam w nim mam włączone strasznego. Dobra. Na razie odrywamy się od czatu i szukamy tych królewskich komnat. W sumie to będzie to, nie ma co tutaj jakoś wydłużać tego. To wiadomo, najlepiej się gra samemu, nie? I wtedy można się błędzić, patrzeć każdy zakamarek, gdzie jakaś tam mała istotka się zachowała. No tutaj dużych szans nie mają, ale to wszystko też zależy od poziomu trudności i jak mówimy, on się rozkręci na wyższym. I przy okazji jak skończymy, to zobaczymy, czy można w becie wybierać sobie właśnie poziom trudności po zakończeniu. Na stół jakiś tryb hardcore się pojawia. Oj, tu jest ładny argument, że furia to furia, jak się nie wnerwiasz, to spada. Prawda. Tak, kurde, jaka ta gra jest logiczna. Jest skrzynka. Tu jakieś takie ciekawostki, że jest to świecące, to jest nasz kolega, który jakoś tak totalnie szpanuje i ma już
11 level, dobra. Natomiast jak widzicie, czy nie wiem, może coś źle powiedziałem, że jak widzicie, ale oprócz tego, co tu jest, czyli to, że gra się znajomym, jest też wyszukiwarka. Bardzo fajna gier, która niestety w becie działa tak sobie, ale w poprzedniej fazie, jak kliknąłem, to minęło parę sekund, zanim nam znalazło Bayer. Coś tam się pojawiło w moim tutaj ekwipunku, zaraz to sprawdzę, tylko coś się teraz tutaj zacznie strasznego. Każdy widzę, się rozbiega. Dobra, biegnijmy za tym tam naszym przodownikiem pracy. Ma te swoje psy, więc może coś mu wywęszą. Są takie słodkie w sumie. No, dalmatyńczyki Diablo po prostu. Pytanie o te party się powtarzają, to już nie będę tłumaczył. Diablotyńczyki jest nazwa, mamy oficjalną nazwę dla misiaków, które towarzyszą Znachorowi, bo on sobie takich przywołuje. Jak widzicie, na razie się przytaczamy jak huragan po prostu, nic nie zostaje. Kamień na kamieniu, Diablo już pewnie ma fora, bo Diablo wrócił, no to nie jest zwrotaczny dalej. Dalmatyńczyki, Diablotyńczyki, to jest też bardzo ładne. Bardzo ładne. Jak to jest? No, widzieliśmy jedne skrzydło i nie ma niestety jeszcze królewski komnat. Gra złośliwie nas tutaj stara się... No, maraton robimy, nie? Pewnie też będzie jakiś achievement za to, że przejdziemy kilka kilometrów. Tutaj się pytał o wrogość w grze, a to były też straszne cyrki związane z jedynką. Tam można było wejść do gry silną postacią, na przykład tam był limit do 50 leveli, a były cheaty na maksa, więc tam setny level to nie było nic dziwnego. Można było wejść komuś, zasiekać go i tyle. Tutaj chyba wrogości nie ma. Podejrzewam, że ten cały właśnie walka z innymi graczami jest tylko na arenach. Których tutaj niestety nie ma. Czy coś ciekawego znajdziemy? Paru szkieletów, które w sumie można by zostawić. Ale widzicie, jakie teraz to jest mocne, nie? Przedtem szkielet pękał od razu. Teraz troszeczkę trzeba się z nim popieścić. O, jest strzałeczka na mapie. Nie, ona wskazuje graczy. A niech szukają, jak sobie pogadam. Okej, okay, powrót do Diablo 1. Czy jest możliwość grania po godzinach? Tak, przyjmuję teraz zaproszenie, jak będę grał. Widzicie, to jest takie relaksujące, nie? To nie jest coś z tyłu StarCrafta, gdzie ja tam się stresuję, bo to lecą moje staty. Tutaj bez problemu. Więc spoko. No to co? Są krypty królewskie, wielki finał. Nie będę nigdy nie puszczał, więc po prostu to jakieś skończmy. Coś ciekawego, doszły mi takie oto ładne bajerki. Nic, co mi zwiększa jakoś moje uszkodzenia, niestety. Drugi pierścionek, o, spoko. Można atakować swoich, nie można, powtarzam, my tu jesteśmy tylko niestety przyjaciółmi. To nie jest gra dla griferów, to jest termin z Minecrafta, którzy tu chcą wpaść i komuś tylko zdenerwować. Okej, okay, no to ja ktoś wyjął. Keep your distance from him. This burden is mine to bear. May death bring peace from your madness, Leoric. Traitors! Even in death, the armies of Condorus will still obey their king, even if you will not. Duchy Jedi tu się pogadały ze sobą. Tak, dokładnie, brakuje tylko Chucka Norrisa tutaj po prostu. No i tyle, widzieliście super scenkę przerywnikową. Na silniku gry dodajmy, więc brawo dla Blizzarda. You dare to bring the warmth of life into my tomb? No jest zły król. Więc są jakieś przekaźniki, więc trzeba mu je zniszczyć. Odebrać koncesję. Jesteśmy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówimy nie, bo ty tu sobie nadajesz nielegalnie, puszczasz muzykę. Ci, co byli przed streamem, to wiedzą, jakie cheaty. Nie, nie ma. Koniec po prostu. I ty, Brutusie, dokładnie. Okaszu podsumował to. No i tyle, zepsuli wszystko. Gdzie jesteś ty tam, niedobry, bez koncesji człowieku, piraci radiowy, paskudny? O. Zaix się tobą zajmie. Lich King! Tak, ta gra tutaj, fani WoWa się bez problemu odnajdą. No i tyle, przekaźnik zniszczony, no ale jeszcze trzeba się dostać do studia. Tak więc, dokładnie, nie płacił abonamentu. Pewnie tam powinien mówić, że oho, jesteście Polakami, jesteście pierwsi w Europie, cwaniacy. A ja nie chcę być tacy jak wy. O, dokładnie. Ktoś powiedział, że moja bohaterka ma głos, jakby miała coś w dziwnym miejscu. Nie wiem, czy nie znam się na tej zbyt dobrze na emisji głosu. Wymianę przedmiotów chyba nie sprawdzimy już w każdym razie.
Zamiast Tyraela będzie Natanik Niel. Bardzo dobre pytanie. Liczymy na CD Projekt. O, attention, uwaga. No dobra, zgłaszamy się, bo tu wszyscy muszą być. Bardzo ładnie, widać nas pyta. Achtung powinno być, w ogóle tych Polaków przeraziło. Ktoś przewinął, no dobra, widać, że... On powiedział, nie chce mi się z tobą gadać. On chciał powiedzieć historię mojego, swojego życia, że... Jest mu tu samotnie i tak naprawdę nie chce walczyć, ale nie, my nie chcemy gadać. Są takie fajne klucze. Tak są, tak. Czy gracze to twoi znajomi? Czy to, no mam nadzieję, że to tutaj nie są jacyś moi znajomi, których z nami się podszywają i zaraz zrobią mi dowcip, na przykład wyjdą z gry, tylko jacyś mili widzowie, którzy się dołączyli tak naprawdę. O. Włączę, a chcą, domagają się mistrza. Sobie mam tutaj jakiś cytat z klasyka, sobie przygotowałem. Tu jest król. O, coś się z niego składa w takim razie. No to ponieważ kończymy, to tutaj uwaga. I bardzo proszę o zegar, który nam będzie czas miarowo odmierzał. Okej, zobaczymy jak to mu pójdzie. Czy to będzie dorówna gołocie, czy nie? Tak więc sam, ja nie mam czasu, ale myślę, że czas będzie widać tutaj dokładnie w trakcie już potem streamu czy oglądania. Ktoś tam pyta, że czy Path of the Exile czy Diablo? Są kurde różne gry mimo wszystko. Path of the Exile jest dla fanów Diablo 1, mogę powiedzieć. O. No i tutaj niestety biedactwo jest totalnie zarażnięte. Ja coś robię w ogóle, tak sobie biegam, walę go z tego. Coś tam zebrałem, coś z niego wypadło. O, jeszcze próbuję uciekać, ale już po nim niestety. Kto tankuje? Mamy dwóch tanków, kto tankuje. Ceny są bardzo niedobre, więc... I jest. Tutaj normalnie beta się kończyła. Ale zobaczymy, na razie jeszcze nie odbiję żadnych ekranów. Tada! No i ładnie, chyba wyszło. No i to jest to, nie wiem czy mam zginąć. No mogę zaraz zginąć, w takim razie ten. Napiszę ty, dziękuję wam za udział. Ja tu sobie wyjdę do tego, do głównego menu. O, i to działa tak jak w WoWie, to jest to co mówiłem, co mi się bardzo nie podoba. Zacznę nową grę i umrę na koniec, o. O, tam dziękuję, dzięki. Powisperowaliśmy sobie, jest spoko. Weź drop. Tak, przepraszam, mam nadzieję, że tego facepalma słyszeliście, on nie był w ogóle ten. Ale tak, zrobimy to jest nowy bajer, dam start game. Ach, głupia gra. Chciałem wybrać sobie poziom trudności, ale to możemy jeszcze poeksperymentować. Sorry. Leave game. No jak już takie na koniec eksperymenty, prawda? Diablo z tym spoko, okej, okay. Że coś się zacina, ktoś narzeka. To będzie poprawione. Uwaga, tam jest uwaga, spoiler. Diablo zginął w pierwszej części. Change quest. Damy nowego questa. Tylko tak, gdzie tu się wybierało? Ciekawe rzeczy, jak damy Switch Heroesa. Czy ktoś tam z widzów pamięta, bo na stówie widziałem opcję, że można ustawić. A ustawmy tutaj, tworzymy nowego na przyszłość, prawda? Monka, nie? Weźmiemy sobie go, strasznie fajny z brodą. Nazwiemy go, a ku czci wielkiego ten Natanek San, to z klasztoru Koszaolin. Chyba nawet był jakiś film, jestem, nic nowego nie wymyśliłem. I czy tu mogę dać opcję, że to będzie hard... Tam było Hardcore Hero. Boże, sorry, przepraszam, muszę cię teraz... Jeszcze raz. Idź ty, sorry, idź do diabła, przepraszam. Uwaga, i stworzymy tutaj bary, jest Hardcore Hero. A, chyba nie zobaczymy, bo ty piszesz o kampanii, a to widzę, że nie liczy się dla niego to, co zrobiliśmy teraz. Ale spróbujemy zginąć, poświęcimy więc ten... jakby tutaj ładnie ten go nazwać. Coś się dzieje. To będzie wielki, prawda? Mędrzec ze wschodu, który przybywa, żeby ten. Ojej, no i widzicie jak nam się tutaj przedstawia, ale nie da się ukryć, że ewidentnie chodził na siłkę i zrobił 100 pompek program, prawda? O. No i taki golas tutaj przychodzi. Już ładny akcent. I damy mu się zjeść i zobaczcie, co się stanie. Boże, zombiak nawet nie chce go atakować. Pytanie, czy mamy teraz cały dzień?
Nie, te zębiaki są zbyt przyjazne, niestety. Ale chociaż wam pokażę, jak się tutaj przytulamy tak razem wesoło. On ma w ogóle, jak widzicie, elektryczne pięści węża, bo zresztą węgorze takie w sumie. Tutaj będzie jakaś jadka, może tu na mi ktoś wkopie tyłek, o. Masz tam jeszcze dwóch, ale oni są tacy przyjaźni, to są zombie, którzy, nie wiem, spragnieni są miłości. Na pewno nie można zarzucić, że NPC nic nie robią, o. Jak tu zginąć? O. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. Tak, zombie of love, the sound of the dead. No i halo. Ej, dobra, to nie obraźcie się, ale ja śmierć pokażę kiedy indziej w takim razie. Jak widzicie, tak, nie chcę umierać po prostu. Bohater jest jakiś taki ten. O, teraz ktoś mnie tu pogryzie, ale. O, jest nadzieja, uwaga. O, proszę, napięcie rośnie, uwaga, po prostu. No, diable jakiś jest dzisiaj nie w formie. To są jakieś zombie takie, no. Rozumiecie tą ideę, zombie niewiele je, no i jak ma zabijać potem? No nie, to nie mogę zginąć. Okej, robi się teraz bardziej czerwono. Gra zamienia się w Call of Duty. Z oczu nam się leje krew i... Proszę cię, diablo, proszę. No uderz mnie, jak zachęcić zombie, żeby cię uderzył? Wreszcie. No. Ejejej. Wróćmy do tamtych. Boże, on się jeszcze sam leczy niestety. Ej, proszę, chłopaki, panowie, zostawcie te syfy i ja mam do was wielką prośbę. Uderzcie mnie najmocniej jak potraficie. Oni się bawią w jakieś tutaj obchodzenie, mnie obwąchiwanie. No jest ciekawy widok, prawda? Zombie, nie, no, panowie, halo, czy nie możemy się jakoś... Nie, no i widzicie, ta gra jest ewidentnie przyjazna dla takich... No, przyjazna to jest najlepsze słowo. Zombie nie chcą nam niestety zrobić krzywdy. Nie mam im co dać, jakiś ani Snickersa, mam kasę. Halo, chcecie pieniądze, żeby mnie uderzyć? Zombie po prostu. Dokładnie, gra w słoneczko się pojawiła. No nic, chciałem zrobić, ale nie mogę, więc się z wami pożegnam. W każdym razie, jakbyście poszukiwali kolegów, którzy zawsze z wami pójdą, oni... Aha, bo ja jestem podobny do zombiaka, może dlatego. Ojej, przepraszam cię, czy nic ci się nie stało. No, może jesteście źli, to był wasz kolega, on się tylko bije, moja postać. Musimy sobie w takim razie ten odpuścić. Zrobię osobny materiał o tym, jak się ginie w Diablo. To będzie, prawda, śmierć w Tristram. To będzie o tym, jak będziemy pływać łódką po Tristram. A na razie żegnam się z wami w takim razie. Dzięki za miłą godzinę. I tutaj ładne zakończenie z akcentem. Cześć.